Pani doktor, sytuacja epidemii sprawiła, że najpopularniejszą formą pracy w tej chwili to jest praca w domu, home office. Wydaje się z pozoru, że to jest bardzo wygodna sytuacja, ale czy tak jest w istocie? No właśnie. Ta forma pracy myślę, że jest owiana pewnymi mitami. No i ja myślę, że warto się z tymi mitami rozprawić. Takim jednym z mitów jest to, że no jest to wygodna praca, ponieważ nie bardzo można nią zarządzać. I to oczywiście nie jest prawda. Trzeba zarządzać pracą online, a nie tylko można. Kolejny mit to to, że home office jest takim przywilejem menadżerów. I tu znowu nieprawda, ponieważ menadżer właśnie powinien być z zespołem. Czyli raczej, jeżeli ktoś ma taki przywilej, to raczej specjalista, wysoko wykwalifikowany, a właśnie nie menadżer. Następny mit mówi o tym, że im dłużej się pracuje, tym lepiej. I znowu warto to, ten mit obalić, ponieważ okazuje się, że najbardziej wydajna praca to 6-8 godzin. No właśnie, a w domu to często się nie udaje, bo to zawsze mamy dużo czasu. Ale to prawda, że to właśnie praca w domu no, powoduje zmianę rytmu. I to kolejny mit, że w pracy, pracując w domu, można pracować o każdej porze i dnia i nocy. I to też oczywiście można, tylko to nie jest ani efektywne, ani zdrowe. Bo okazuje się, że najbardziej efektywna praca jest wtedy, kiedy pracujemy w takim samym rytmie, jak wtedy, kiedy wychodzimy do pracy. W takim razie powiedzmy, jakie są zasady, które mogą sprawić, że ta praca będzie efektywna i nie będziemy czuli, że zmarnowaliśmy swój czas. Ta praca zdalna, poza takimi kompetencjami merytorycznymi, no i sprzętem, który jest konieczny, żeby można było ją realizować z domu, to wymaga, okazuje się, specjalnych umiejętności. I zadaniem pracodawcy, zadaniem przełożonego, jeżeli chce, żeby efektywnie ta praca w domu przebiegała, to jest przygotować pracownika do tego, żeby tą pracę efektywnie wykonywał. No, jest takie powiedzenie, że nie wystarczy przyjść nad wodę i powiedzieć, że się chce łowić ryby. Trzeba jeszcze przynieść sieć. Od czego zacząć pracę zdalną? Oczywiście mówię tutaj z perspektywy przełożonego. Otóż warto ustalić z pracownikami, że zaczynamy pracę codziennie rano odprawą. I ta odprawa też powinna być szczególna, co oznacza, że używamy kamerek po to, by do komputera usiąść już po porannej toalecie i w ubraniu. To nie musi być garnitur, ale też nie piżama. Okazuje się, że to są ważne zasady, które pozwalają odgraniczać świat pracy od świat odpoczynku. I o tym też jeszcze za chwilkę powiem. Szef powinien w taki jasny sposób delegować zadania i wiedzieć, co pracownik ma do wykonania. Co więcej, dobrze by było, żeby ustalił czas, który jest przeznaczony przynajmniej mniej więcej na wykonanie zadań, żeby można było te zadania monitorować. I tutaj wcale nie chodzi o kontrolę, ograniczanie wolności pracownika, ale okazuje się, że to służy i jednej, i drugiej stronie. Bo pracownik też ma poczucie, że tego czasu nie ma w nieskończoność, nie da się go rozciągać jak gumę, że musi się zdyscyplinować, co w domu jest najtrudniejszym zadaniem. Na koniec dnia powinien być zapowiedziany oczywiście wcześniej, raport z tego, co udało się zrobić. I tu znowu nie chodzi o kontrolowanie postępów, ale raczej o wspieranie autodyscypliny. O to, by pojawiało się też planowanie u pracownika. I to o tym też za chwilę, bo to jedna z technik takiej domowej pracy. A wysyłanie raportu okazuje się, to też pokazują badania, że wspiera autodyscyplinę
i pomaga w efektywności wykonywanych zadań, w podnoszeniu tej efektywności. Powiedzmy o zasadach. Warto, by ludzie, którzy w tą pracę są zaangażowani, żeby też zdawali sobie sprawę z tego, po co są te zasady. Żeby zdawali sobie sprawę z tego, że praca zdalna ma pewnie tyle zalet, co i zagrożeń. Że z jednej strony jest elastyczność, no i to jest bardzo miłe, ale z drugiej strony może to właśnie oznaczać brak samodyscypliny i niepanowanie nad przebiegiem tej pracy i nad realizowaniem celów. Może to utrudniać realizowanie celów. Dlaczego ubrani przed kamerką? No właśnie. Otóż okazuje się, że kiedy pracę zabieramy do domu, to mieszają się dwa porządki, bardzo ważne porządki. W pracy jesteśmy skupieni, skoncentrowani, zmobilizowani, a w domu powinniśmy być zrelaksowani. Dom do tej pory pewnie był azylem. Praca miejscem koncentracji. Teraz, kiedy mamy taką możliwość, że na przykład zabieramy komputer do łóżka, to może być tak, że w tym łóżku będziemy mieli pokusy do tego, żeby robić to, co jest przyjemne, to, co się kojarzy z tym miejscem. Czyli właśnie raczej będziemy mieli ochotę poprzeglądać internet, raczej będziemy mieli ochotę zobaczyć kawałek filmu, niż pracować. Natomiast też ważne jest, żeby nie niszczyć też tego miejsca, jakim jest miejsce odpoczynku, tym, że na przykład, kiedy jednak zabieram się do pracy i mobilizuję się w tym łóżku, to potem trudno jest mi w nim odpoczywać, bo ja znowu wchodzę w tryb pracy. Można powiedzieć, że my też jesteśmy takimi komputerami i programujemy się, często nieświadomie, na pewne działania i sposób myślenia. I dobrze by było, żeby to oprogramowanie nasze nam służyło. Więc tak działajmy, żeby wspierać pracę poprzez to, że organizujemy miejsce tej pracy, przestrzeń do odpoczynku i do pracy. Jeżeli mamy pokój, w którym możemy się zamknąć, zamknąć za sobą drzwi, to świetnie. Jeżeli nie mamy takiego miejsca, to niech to będzie odizolowane, wydzielone miejsce, w którym tylko pracujemy. Tak, żeby w momencie, kiedy kończę pracę, żeby można było odsunąć, zasłonić, odejść od tego miejsca i zrelaksować się i odpocząć. Również po to, żeby potem móc z większą energią i z większą wydajnością wrócić do pracy. Ubiór też temu służy, żeby zaznaczyć tą psychologiczną granicę między pracą a odpoczynkiem, pracą i niepracą. Więc to nie jest widzimisię szefa, nie po to prosimy o to, żeby ludzie byli przed kamerką w pełnym rynsztunku, ale po to, żeby właśnie oni mieli poczucie, że właśnie o to zaczęli pracę. Jeśli nawet tak się zdarzyło, że ktoś jeszcze takiego spotkania i takich zasad nie wprowadził, a ludzie już pracują zdalnie, to nic nie szkodzi. Zawsze można to zrobić, ponieważ to jest nowa sytuacja. Wszyscy jesteśmy w tej nowej sytuacji i wszyscy się uczymy. I wszyscy nabywamy nowych umiejętności i też je doskonalimy. Więc można zacząć jeszcze raz. To, co przeszkadza w pracy zdalnej, to są wszelkiego rodzaju rozpraszacze. I pewnie każdy z nas ma własne rozpraszacze i warto je zdiagnozować i się z nimi rozprawić. Ale są też takie, które są, no, myślę, że powszechne i wspólne wszystkim. To jest na przykład telewizor, książka, która w domu kusi i nie było dotąd czasu na to, żeby ją poczytać. Teraz może w pracy zdalnej wygospodarujemy na to czas. Ale największymi rozpraszaczami i odbieraczami czasu jest komputer i internet, znaczy smartfon i internet. No i co z tym zrobić? Czasem tak pracujemy, że nie da się odłożyć telefonu, bo to jest jedno z narzędzi pracy zwyczajnie. Ale i na to są sposoby. Otóż można wyłączyć powiadomienia. Można usunąć feedy,
czyli zlikwidować możliwość scrollowania wiadomości na LinkedInie, na Facebooku. Trochę smutno taki LinkedIn czy Facebook wygląda, ale warto to zrobić, bo to rzeczywiście jest sposób na odzyskanie czasu. No i też to jakiś czas temu zrobiłam, polecam założenie aplikacji Quality Time, która mierzy czas, który spędzamy w telefonie i też podaje, w jakich aplikacjach ten czas poświęciliśmy. Bardzo zachęcam, ponieważ jest to bardzo pouczające i można się bardzo zdziwić, ile tego czasu tam no, często jednak marnujemy. Mówiąc ładnie. No ale co zrobić z rozpraszaczami pod tytułem domownicy? Właśnie. To akurat jeśli chodzi o praktyków zdalnej pracy, to nawet oni aż takiego problemu do tej pory nie mieli, bo zwykle takim ważnym rozpraszaczem są dzieci, które w tej chwili nie są w szkole ani w przedszkolu i muszą z nami dzielić przestrzeń domową. To rzeczywiście jest kłopot, ale warto ustalić znowu zasady współpracy z rodziną. Podkreśliłam tutaj współpracy, ponieważ to nie może być tak, że osoba, która pracuje w domu zdalnie, to terroryzuje rodzinę i mówi, tak ma być, teraz ma być cicho, bo tatuś pracuje, czy mamusia. Zachęcam do tego, żeby wspólnie usiąść i zastanowić się, jak to zrobić, żeby wygospodarować taką przestrzeń i taki czas, w której można się skupić. Za chwilkę powiem też o tym, który to ten czas powinien być najbardziej korzystny od strony, z perspektywy organizacji. Ale na pewno to jest ważne, by taką rozmowę zorganizować i wspólnie się umówić. Kolejnym takim sposobem sprawdzonym, sposobem praktyków jest planowanie dnia po prostu. No, wydaje się, że to nic wielkiego, ale okazuje się, że to nie jest przereklamowane, że warto planować i co więcej, warto zacząć planować dzień natychmiast, jak się usiądzie przy komputerze. Nie potem, jak odpalimy już Instagram, Facebook i inne przeglądarki, tylko natychmiast. Ważne jest, żeby zapisać te zadania, które chcę dzisiaj zrobić, te, które są najpilniejsze, te, które są ważne, te, które mogą poczekać, ale też warto też zapisać zadania, których na pewno nie zrobię. I okazuje się, że te ograniczenia bardzo pomagają w samodyscyplinie i właśnie są takim impulsem zapisane na kartce, że na przykład dzisiaj, przynajmniej do jakiejś pory, na przykład nie czytam maili, albo w jakichś godzinach nie odbieram telefonu, albo nie przeglądam Facebooka. To są te rozpraszacze, które zabierają najwięcej czasu. Ważne też jest i wypraktykowane, by zaplanować sobie przerwy i niezwykle ważne, by zaplanować koniec pracy. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to istnieje duże niebezpieczeństwo, że praca rozleje się na cały dzień, może trwać nawet do nocy i będziemy przeżywać poczucie frustracji w związku z tym, że cele nie są zrealizowane, ja jestem zmęczony, nie byłem na spacerze, nie miałem czasu, żeby spotkać się z dziećmi, a praca i tak nie jest zrobiona. Więc plan jest ważny. Mówiliśmy o tym, jakie są takie patenty tych osób, które pracują w domu i to między innymi jest to, o czym wspomniałam. Myślę, że też każdy ma własny patent i pewnie też dobrze jest te patenty sobie opracować na własny użytek w zależności od moich potrzeb i moich możliwości też w przestrzeni, w której pracuję, ale też warto korzystać z takich starych metod, które służą organizacji czasu. Czyli na przykład taką metodą z dużą historią jest model Eisenhowera, który pokazuje priorytetyzację zadań. Czyli zajmujemy się tymi zadaniami, które mają najwyższy priorytet, a więc są i pilne, i ważne. Potem zajmujemy się zadaniami, które są ważne. Kolejne są pilne,
ale w ogóle nieważne. Czyli możemy na przykład je zdelegować. Albo zadania i niepilne, i nieważne. No i te po prostu warto wrzucić do kosza. Kolejnym aspektem wiedzy, który mówi o tym, jak dobrze zorganizować pracę, jest efekt, który został opisany jako efekt piły, który właśnie pokazuje, dlaczego tak bardzo ważne jest, żeby nie przerywać sobie pracy. Badania pokazują, że każde przerwanie pracy, którą rozpocząłem, kończy się tym, że ja z mojego poziomu wykonania zadania spadam na sam dół. I kiedy zaczynam zadanie, to ja już nie rozpoczynam tego zadania z tego poziomu wysokiego, tylko z samego początku. Muszę znowu wejść w to zadanie, wgryźć się, muszę się znowu nad nim skoncentrować, co jak okazuje się, czasami wymaga nawet 15 minut. I jeżeli w ciągu dnia kilka razy, a czasami nawet kilkanaście razy, zostanie nam praca przerwana, to łatwo sobie policzyć, jak duże są straty i ile tego czasu przepływa nam przez palce. Więc ważne jest, żeby też z tego skorzystać jako osoby zarządzającej czasem pracowników, bo to jest ważna informacja. Jeżeli na przykład umówimy się z pracownikami, że w danych godzinach nie dzwonimy do siebie i nie odbieramy maili, to jest czas pracy, który można przeznaczyć na zadania ważne i pilne. I wtedy jest dużo większe prawdopodobieństwo, że unikniemy efektu piły. A więc czasami przez 3 godziny można zrobić więcej pracy niż przez cały dzień, kiedy on jest przerywany ciągłymi telefonami, mailami, rozmowami. Kolejna ważny efekt, który jest, myślę, istotny dla zarządzania czasem osób zdalnie pracujących, to jest dobowa krzywa wydajności. Bo okazuje się, że my nie jesteśmy przez cały dzień tak samo wydajni. To pewnie nie jest bardzo odkrywcze. Kiedy jesteśmy najbardziej efektywni? Zwykle najbardziej jesteśmy wydajni rano. I okazuje się, że jest zdecydowanie różnica między godziną pracy rano i tą samą godziną, którą chcielibyśmy przeznaczyć wieczorem na wykonanie tego samego zadania. Nasz rytm dobowy zwykle jest właśnie taki. Oczywiście tutaj pomijam kwestie różnic indywidualnych, bo rzeczywiście są osoby, jest podział na skowronki i na sowy i tutaj mogą być takie indywidualne różnice, ale generalnie jest tak, że najlepiej funkcjonujemy do południa. Potem mamy na ogół taki spadek formy. To jest też czas właśnie zwykle na lunch, na jakiś odpoczynek. I potem znowu mamy taką, można powiedzieć, górkę formy. Już ona jest niższa niż ta pierwsza, ale jest całkiem jeszcze przyzwoita, która pozwala nam zająć się poważnymi sprawami i być efektywnym. To też jest bardzo ważna wiedza, którą warto wykorzystać w zarządzaniu własnym czasem w pracy zdalnej, ale też wykorzystać tę wiedzę można jako osoba zarządzająca cudzym czasem. Bo teraz właśnie możemy zebrać tą wiedzę, o której tutaj już wspominałam i wiedząc o tym, że dobrze jest pracować rano, że warto nadać zadaniom priorytety, że kiedy pracujemy w sposób nieprzerwany nad jakimś zadaniem, to wtedy nie mamy strat wynikających z efektu piły. Czyli dobrze byłoby, żeby przy zarządzaniu pracą zdalną ustalić ze swoim zespołem czas takiej cichej pracy, w której, to może trwać 2-3 godziny, w której realizowane będą w sposób nieprzerwany telefonami, mailami, których umawiamy się, nie odbieramy i nie dzwonimy do siebie, chyba że sytuacja jest absolutnie kryzysowa. Pracujemy i realizujemy zadania typu A, czyli właśnie ważne i pilne. Okazuje się, że firmy, które wprowadzają taki tryb, właśnie takie 2-3 godziny nieprzerwanej pracy, osiągają bardzo dobre rezultaty, poprawę tych rezultatów. I co więcej, co też ciekawe i warte dostrzeżenia, to to, że
kiedy człowiek zrobi kawał dobrej roboty na początku dnia i ma poczucie właśnie takiego sukcesu i sprawczości własnej, to też podnosi mu się nastrój, ma poczucie wpływu, poczucie kompetencji, a to z kolei dobrze nastawia go do drugiej części dnia. I po tym spadku energii, po tym spadku formy, może znowu usiąść do pracy nad zadaniami może już nie ważnymi i pilnymi, ale ciągle jeszcze ważnymi i być w dobrej kondycji i być mocno skuteczny w ciągu tego kolejnego zwyżki formy. Więc warto tą wiedzę skomasować i z niej skorzystać. I tutaj wróciłabym jeszcze do tej rodziny i do negocjacji z rodziną, bo jeżeli firma ustali, kiedy mamy godziny pracy cichej, to wtedy też z rodziną można umówić się, że wtedy ten czas jest to taki czas, kiedy dzieci w jakiś sposób są przejęte przez innego członka rodziny, że w tym czasie mają organizowany swoją przestrzeń i swój czas tak, żeby osoba pracująca w domu mogła z tego skorzystać efektywnie. Potem będzie miała też więcej cierpliwości, otwartości i będzie mogła pewnie większą elastycznością podzielić się z potrzebami innych członków rodziny. Pewnie tak jest, że nie da się zrobić wszystkiego w ciągu dnia, ale na pewno tak można zorganizować czas, żeby zrobić to, co jest najważniejsze.